To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu Teresa Drozda. W poprzednich odcinkach Drozdowiska mieliście okazję usłyszeć materiały pochodzące z mojego archiwum. Polecam zwłaszcza te dotyczące Agnieszki Osieckiej czy Jeremiego Przybory. Rejestruję dźwięki, głównie rozmowy, od 1992 roku, no i sporo ich w moim archiwum się zachowało. Są też takie rozmowy czy spotkania, które trwają przez lata. Tak jest z Jaromirem Nochawicą. Nasza rozmowa rozpoczęła się 20 lat temu, w październiku 2001 roku. Dziś w archiwalnym cyklu Drozdowiska chcę Wam zaprezentować jej fragment, tym bardziej, że tylko fragment, a nawet fragmencik kiedykolwiek był opublikowany. Nagrywałam ten swój pierwszy wywiad z Nochawicą do audycji prezentującej kraje europejskie. 2001 rok to moment, w którym Jaromir Nochawica ma już polskiego menadżera, ale koncertuje jeszcze w salkach na 200-300 osób. Do wydania Świata według Nochawicy, dwupłytowego albumu zbierającego jego piosenki przełożone na polski, zaśpiewane przez świetnych polskich artystów, mamy jeszcze 7 lat. Do koncertu w sali kongresowej i podbijania list przebojów 11. Bardzo znany w Czechach, w Polsce Jaromir Nochawica dopiero zdobywa publiczność. Czy w Czechach są jakieś piękne i magiczne miejsca, w które uciekasz? Takie, których nie ma w przewodnikach? Trudne pytanie, dlatego że gdy zdradzę to miejsce magiczne swoje, tak to jest zrada tego miejsca. Już magia tego miejsca jest magią dla mnie. Dlatego nie powiem konkretne miejsce, które jest moje, dlatego że już widzę parę ludzi, którzy przyjeżdżają na to miejsce i ja ich tam spotykam i jest koniec mojej magii, ale jest parę, powiem tak szczególnie, jest parę miejsc, głównie tam u nas Beskidech, gdzie jest parę starych gór, na które podobno co piątek przylatują czarownice i ja pod tą górą tam gram na swój instrument, na swoich heligionki, ja odczuwam magię tej góry. Jest parę miejsc tam u nas w Śląsku. Jeździsz po Czechach po to, żeby je sobie pooglądać? To jest dobre pytanie, dlatego że tak robię. Dla mnie koncerty są też wycieczkami, a nie tylko w Czechach, Słowacja, Polska. Ja jeżdżę i jestem na wycieczce i wieczorem gram i śpiewam i potem chodzę i rozmawiam z ludźmi i poglądam starych książek i tak i piję kawę i wycieczka jest to wszystko, moje życie. Powoli. Powoli, nie wiem, jeżeli powoli. Powoli w chwilach, gdy jestem na wycieczce. Gdy nie jestem na wycieczce, to może nie żyję tak pomalutku i wolniutko, ale to są moje prywatne sprawy. A teraz na wycieczce w Polsce. Powoli czy szybko? 5 dni. Teraz przejechałem znów całą Polskę, jestem w Olsztynie. Powolutku przejechałem. Muszę powiedzieć szczerze, że na początku przy granicy i tu na końcu przed Olsztynem było parę miejsc, gdzie musiałem jechać powolutku. Ludzie mówią, że polscy policjanci są bardzo, bardzo ostrożni. Ja nie chcę wchodzić w takie międzynarodowe gdzieś tam konflikty, dlatego powolutku. Miałeś do czynienia z polskimi policjantami?
A to był żart, nie miałem, w ogóle nie miałem. To są chłopacy, jak cześci policjanci. Bardzo często w różnych wywiadach mówisz, że lubisz przyjeżdżać do Polski. Mówię to dlatego, nie bym jakoś tam trochę mówił pod publiczkę, ale dlatego, że tak jest. Dlatego, że żyję, ja mówię, że żyję, mam to szczęście i żyję, mieszkam w środku Europy, to jest środek mojej Europy. Przecież do Pragi, tam od Ostrawy i z Cieszyna do Pragi to są 4 godziny samochodem. Do Warszawy też 4, do Krakowa 2 godziny. Do Brna 2, do Wiednia 3, do Bratysławy 3, do Košic na Słowację 3. To jest fantastyczne przecież i to jest mój obszar, to jest miejsce, gdzie żyję, gdzie ludzie mówią językiem, któremu rozumie nie tylko, powiedziałbym, rozumie co mówią, ale rozumie dlaczego tego mówią i co tym chcą powiedzieć. To jest moja Europa Środkowa. Dlatego jeżdżę po Słowacji, po Czechach, po Borawii, po Śląsku, po Polsce. To jest miejsce, gdzie śpiewam, gram i gdzie ludzie wiedzą dlaczego śpiewam i o czym śpiewam. A gdyby nie było granic, nie byłoby granicy między Polską a Czechami, czy między Polską a Słowacją, dałoby się to odczuć, że to są jakby jednak inne trochę miejsca i trochę są w nich inni ludzie, czy nie? A tak, oczywiście. Przecież my nie jesteśmy... Polacy nie są Czechami, a Czesi nie są Polakami. Nie zapominajmy, że wchodzimy w Europę, jest to fantastyczne, ale wchodzimy jako Czesi, wchodzimy jako Polacy, wchodzimy jako narody, które mają swoją historię. Przecież my nie jesteśmy z innego świata. My ciągle już więcej niż 1000 lat, jak Polacy, tak Czechowie, żyjemy tutaj i jesteśmy Europą. I przepraszam, ciągle byliśmy, jesteśmy i będziemy. Dlatego mówię, jesteśmy Europejczykami, ale Czechami i Polakami. Tyle, ale nie mówię, że nie będzie więcej, bo moje czeskie, nie tylko nohawicowe archiwum pęka w szwach. 27 marca 2021 roku w Teatrze Rozrywki w Chorzowie ma się odbyć premiera spektaklu Piekło i Raj według Jaromira Nohawicy, którego scenariusz napisał i który reżyseruje Krzysztof Prus. Jeśli COVID będzie łaskawy, możecie się wkrótce spodziewać rozwinięcia tematu, bo wybieram się na ten spektakl. Oczywiście z mikrofonem. No a najnowsza płyta Jaromira Nohawicy nosi tytuł Mama mi na kark dała klicz i od 19 lutego 2021 roku jest dostępna także w Polsce. Jeśli podobał Ci się ten podcast, zostań jego patronem. patronite.pl/teresadrozda. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. A pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Jestem też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Teresa Drozda, dziękuję i do usłyszenia.